Kolejną propozycją w ramach bojkowych poranków filmowych jest zwierzogród. My zainspirowaliśmy się głównym bohaterem, lisem Nikiem. Dziś pokażę Wam, jak przy użyciu papierowych talerzyków możemy stworzyć takie oto zwierzątko. Do wykonania takiego lisa będziemy potrzebowali papierowe talerzyki, kolorową kartkę papieru, nożyczki, ołówek i klej. Ja tutaj mam takie gotowe oczy oraz pompon do wykonania nosa. Zaczynamy. Pracę rozpoczniemy od odrysowania talerzyka na naszym papierze. Następnie wytniemy koło. Talerzyk można również pomalować. Talerzyk za pomocą kleju przykleimy do naszego wyciętego koła. Następnie zaginamy brzegi talerzyka, tak by powstała nam buźka. Teraz przykleimy oczy i nos. Oczy możemy również wyciąć z kolorowego papieru bądź namalować farbami, tak samo i nos. I naszemu lisowi przydałyby się jeszcze uszy. Tak oto powstały nasze liski. A naszą inspiracją był czwarty lis z animacji Zwierzogród, którą będzie można zobaczyć od 13 do 17 lipca na ekranie Kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A ja zapraszam na następne warsztaty.